Hej, witajcie! Cześć! Dziś pokażemy Wam, jak w szybki i łatwy sposób jest przygotować poczęstunek na przyjęcie bądź lub na spotkanie ze znajomymi. Tak, ja tu jestem tylko gościnnie, bo nie wiem chyba, czy ci to tu tak, męża dzisiaj goszczę, bo on tak, no, będziesz się uczył. Znaczy on to ładnie ułoży, ja to mogę ugotować, czy coś, a on to fajnie jest. Od dekoracyjnych rzeczy Karolek jest, więc no... Chcesz może powiedzieć, jakie składniki mamy? Tak? No. Dobrze, a co będziemy robić? Deskę serów i przekąsek. Dobra, i tak, potrzebne nam są, co na pewno sery, różne rodzaje, i pleśniowe, i takie camembert, brie, i mamy tutaj również Gouda, Radamera, stary Holender. Twarde, miękkie. Twarde, miękkie, tak. Mamy tutaj również winogrona. Co to są, pomarańcze? Nie. Pomidory. Cherry. Granat. Kabanoski. Takie dobre. Nie kabanosy nie i boczek. Dla gości. No to co, to zaczynaj, prezentuj swoje umiejętności. Dobrze. Raz, dwa, trzy. Podziel mi to na trzy. Tak. Na trzy długości. No dobra, a ty co a ja będę robił w międzyczasie inne rzeczy. Oczywiście te wspaniałe nasze winogronka kładziemy na sam środek. Podziabcie je od razu, żeby goście łapczywie nie wzięli całej kiści. Tylko mogli się delektować i degustować. Po skosie czy normalnie? Po skosie będzie ładniej. Na trzy, poczekaj, mogę wziąć miarkę? Możu. Na pół, na trzy. Możu. Tak. To z tego robimy taką ładną kupeczkę? Oczywiście, tak. Należy wcześniej umyć. Takie dobre. Tak, nie chcę. Próbuj. Nie chcę! To ja musiałam zjeść dwa. No dobrze. Ja później będę jadł. A, jeszcze. Prawda. Bym zapomniał. Orzechy. Ja mam akurat nerkowca do przystrojenia. Włoskie. Posłuchaj, ja z tego będę robił wieżyczki. Jak one mi się rozpieprzą... No, już kończę. To ci zrobię krzywdę. Dobrze, proszę. Efla? Efla. No, to także tego. Co dalej? Wy, goście, którzy do nas jedziecie, żebyście wiedzieli, ile to poświęceń mnie kosztuje. Co da? A to za duże te kabanosy, takie kopyta? No, a nie uważasz? No, to takie... No dobra, no. Bierze babę. Ile tego? Trzy tylko będą kubki? Raz, nie, dwa, dwie trzy, na razie sześć. Będą kubki. Dwa, cztery, sześć. To jeszcze jedna, trzy tutaj, będą być takie symetryczne. A starczy akurat na 6? No tak? Na 6, no! Jak ja kocham z tobą gotować. I co? Co dalej? Kroj mi serek. Otwórz serek następny. Który? Jakikolwiek. I nie rób mi a tak! Nie mogę tak położyć? Misiu, proszę, proszę, bo mi to rozpieprzysz. No tak, tu drugi, trzeci. I noża. Jak mam kroić to? Odkrój najpierw tą grubą tą. A dlaczego całe? Całe to uschnie. Nie, i co dalej? I w jakieś paseczki ładne, boczne. Czyli nie lepiej stąd? Jak chcesz to mieć? Chcę mieć krótsze, takie mniej więcej długości. To przegrój sobie tu. Właśnie tak chciałem zrobić, człowieku. Tak. No. Naprawdę nie masz żadnej weny? Takie dekoracyjne to ty możesz robić, ja ci mogę zrobić, wiesz, danie, bonton, takie, czy... Jakie? Krój w paseczki tak? Ładne. Długie? Nie, krótsze. Przekrój mi jeden i ja będę wiedział, co mam robić dalej. Ale ja się nie rozdwoję, no mąż. A takie, no dobra, takie. No to, a dlaczego nie w to? No to jak mnie pytasz, no to po co mnie pytasz? Dobra, takie. A boczek zwijam w takie ładne, ładne ruloniki. O. No. O. Proszę. Jeszcze? Nie, starczy. Krój to następne. Ale to inaczej chyba. Tylko tak. Tutaj nie krój całego, a ukrój ćwiartkę nakrój i na trzy mniej więcej. I połóż.
Tylko nie rób tego tak szybko, bo widzisz, że ja ten... Nie nadążam. Tyle? Tak? O? Tak o? Tak o. Połóż to tu ładnie i delikatnie rozsuń te trójkąciki. Co mam położyć? Wszystkie okrągły, trzy? Okrągły sterek. Boże, łapy mi się trzęsą, bo nie nadążam za tobą. Tak? No mówiłem ci, że ja ci tu będę przeszkadzał. Proszę, nie rozwal, nie rozwal, nie rozwal. Ale ja nic nie robię! Tak? Czy jeszcze drobnie? Patrz, teraz mi nie wyszło tak ładnie. Może ja stąd pójdę, co? Karolku, bo to wiesz. O. Pięknie. Chcesz rolniki zwijać? Po cholery tyle tego sera, kto będzie go wpierniczał? Goście! Goście! Ja zjem, ser mogę. Wszystko mam. Goście, goście. Ręce, ręce! No. Pad wyczuł. Także tego. Proszę. Dobra. Co ja mam robić z tym boczkiem? W ruloniki takie. Od, tylko żeby ci to na długość jakąś nie wiadomo jaką wyszło, więc patrz jak kręcisz. Od tłustą stronę do zewnątrz. Pięknie. Trzeba ukryć mankamenty. Proszę. Daj mi to, jejku. Tak. Masz. Długie, jeszcze dłuższe może, no. A po co się denerwujesz? Ja się wcale nie denerwuję. No to po co ten ton? Jestem bardzo miły dla ciebie. Tak? No. Takie. Dziękuję. Serek. Pięknie. Co dalej? Następny serek, tak? Zwolnij. Umyj mi te czery. Zwolnij. Czery mi umyj, proszę mi czery umyć. O. No. No i co? I z kadru wyszedłem. O, tu! O, tu! Tu. O. A tu zrobimy jakieś figli-migli. Figli migli. Jeszcze ten serek. Mhm. Bo chcesz użyć wszystkich naraz. No tak, wiesz, tak żeby było. Dobra, wytrę ci ten. Tak, obsuszyć mi koniecznie musisz. Kuchenrolę. Kuchenrolę. Dlaczego? Nie mogą być mokre? Nie mogę, bo ci będą wszystko ciekło. Ale porządeczek też zostawię, porządeczek, proszę. Dobrze. Patrz, 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 nabiera kształtu. Potrzebuję tej czerwieni, żeby to wszystko masz rozpromienić teraz, kochanie. Coś widzę, że mi włosy. O! Chyba już jadą. Chyba goście ruszyli, tak. To był symbol. Co teraz robisz? Mów! Ozdabiam. Ozdabiam to bardzo tak ładnie przy. Co wyrzucić mam? Tak, wyrzuć. No to czemu robisz bałagan? Pomarańcze też chcesz? Nie. Oczywiście pomidorki wam wszystko rozświetlą bardzo ładnie. Nie jedź nigdzie. A co olenderki gdzie? A co to olenderek? No to tu musi być ten sobie. No jest właśnie weśniowy. Miejsce, jest miejsce. Ja cały czas czekam na niego. To mało tego jedzenia. Co, tak to zje, to wszystko zjedzą! A ty, kochanie, tych nie pieczesz uczców? Pałków? Właśnie, ja muszę wstawić. No to dobrze, zaraz skończymy tą deskę, ja wstawię pałki. Pałki z kurczaka naostrzyłem ostrą papryką, zwykłą papryką. Już zaraz! A przecież całego nie rozkroję. Dobra, poproszę go. A ten serek? Do dekoracji mam również granata.
To ma piękne pestki. Karolek, tak się nie kroi granata, co ty robisz? Tak się nie kroi granata? No nie, no co ty zrobisz? Tak się kroi granata. Wiesz co, źle to zrobiłeś. Trzeba go... obstukać, wiem. Nie no, najpierw się go... Nie tak! To się przecież. Granata się nie kroi tak, jak on przekroił, tylko tak się kroi go. Patrzcie, jaki mądry już. No, no mówię ci, że tak. Z deski liżesz? Jak ten serek kroić? Według swej inwencji. To ja go tak pokroję w takie trójkąty. Misiu! Co? No mówię ci, że się nie da. Nie da się. No bo to inaczej się robi, no. Ja cię uczyłem już i zrobiłeś znowu to samo. Może bez granata, bo to będzie upieprzone cały to. Tak? Ale ładne. To może tak chociaż ten. Chyba, że wiesz... Nie! Weź... Co? Weź je może na tą... Żeby same pestki były bez soku. Odsączyć je, rozumiesz? To za chwilę. Z tym granatem to się po prostu upewnijcie, jak to należy zrobić. No bo ty się nie upewniłeś i tak rzuciłeś, no. Nie wiem, czy... Na tej koszulce nie będzie widać. Dobra, proszę. Skarbie, idź zobacz dobrze, co oni chcą. Znikam, ale zaraz się pojawię. No, i a co tu chcesz położyć? Pomidorki mogę tu położyć. Tak? No. Pomidorki tak... pamiętaj, że będzie się jadło. Tak dziwnie to ułożyłeś. Wiem. Mur zrobiłeś taki. Pomidorki? Pomidorki. A stary olender gdzie? A jeszcze olendra masz jakiegoś? Tutaj może, co? A nie. Naprawdę chcesz to jeszcze wpływać do tych serów? Będziemy dokrajać w trakcie. Tak? Może, może być? No dobrze. Kochani, deska wygląda tak. Kochani, dobrze. Deska serów wygląda tak. Przekąskami. Tak, i to rozumiem, to jest bardzo fajne. No jak nie macie pomysłu, co przygotować, to taka deska serów. Do dziubania, fajne tak, rzeczy. Jest bardzo fajnym pomysłem. No i co? Do tego mamy popcorn, chipsy, te gumki, te. Jak się nazywają te coś jak? Pianki, masz. Pianki mamy. Czekoladę jakąś. Też, no więc można sobie i na słodko, i na kwaśno, i na chipsowo. Dokładnie, mamy nadzieję, że wam pomysł się spodobał. I że wam będzie smakowało. Tak, i widzimy się wkrótce. Czekamy na was. Czekamy, bo ja muszę robić dalej. No pa!